No i bajka. Mamy zaprojektowane dwa koła. Jest elegancko. Teraz do tych koł oczywiście możemy projektować dom. Właściwie budynek tego młyna. I teraz pytanie. Po co dwa koła? No, odpowiedź numer jeden, panie Zbyszku. Bo mogę, bo mogę, bo mogę. Bo se chcę i bo se mogę. Odpowiedź numer dwa. Bo dwa koła, to znaczy więcej mocy przerobowej i oczywiście więcej energii do wykorzystania. No i bo trzy, chcemy się nauczyć budować, prawda? No właśnie. Także same argumenty za. No oczywiście przeciw może być argument, że jeszcze nikt chyba do tej pory nie widział czegoś takiego. Pomijając to, że są koła, a właściwie młyny wodne, które wykorzystują dwa koła jak najbardziej, ale przeważnie te koła zamontowane są na jednej osi. My tutaj raczej prowadzimy tutorialowo, więc wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Na pewno tak będzie lepiej. Duża część z Was się nauczy. Pierwsze koło jest to koło, tak jak powiedziałem, już wykorzystujące energię kinetyczną wody, napędzane nurtem wody, no i oczywiście odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz wszystkim innym. No żeby, wiecie, żeby ptaki nie obsrywały i takie tam inne. No, także tak, jest fajnie, jaskółki sobie gdzieś tam gniazdo zrobią, będzie bomba i w ogóle tutaj mamy koło, mamy cały ładny mechanizm, wydaje mi się, że wyszło dobrze. Oczywiście ostateczną ocenę pozostawiam Wam. Przepływ wody jest on jakby nienaruszony, czyli utorowany w jak najlepszym stopniu, po to, żeby nurt był jak najlepszy, jak najbardziej wartki. No i wydaje mi się, że jest okej, teraz jeszcze tylko Wy napiszcie, czy jest okej, czy nie jest okej. Koło zrobiłem ze schodków, stwierdziłem, że nie będę robił z pełnych bloków, tylko bo takie koło byłoby nudne, puste, nie miałoby, wiecie, tych łopatek, które tam sobie pracują i w ogóle nabierają wody, fajnie, no i wyszło tak. Oś znajduje się tutaj, tego koła, i prowadzi ona wprost do młyna. Teraz, haha, kolejny pomysł, ale zanim do niego przejdę, dobra, najpierw opowiem o drugim kole, potem o pomyśle. Bo pomysł zrodził się tuż przed budową kół, jeszcze Wam o nim nie powiedziałem, ale wydaje mi się, że będzie fajny. Drugie koło oczywiście napędzane jest energią potencjalną wody, czyli mówimy tutaj o spływie wody na łopaty koła, którego następnie napędzają. Oś prowadzi do budynku, rzecz jasna, no przecież nie w las. Tutaj mamy tak jakby to powiedzieć kładkę techniczną, czyli obserwujemy tutaj cały temat, wszystko to, co się dzieje, i możemy również tutaj poprowadzić wyjście gdzieś indziej, prawda? To już jest kwestia dowolna, wykorzystamy ją później, natomiast tutaj oczywiście cały mechanizm koła, który jest potrzebny, znajduje się właśnie w tym miejscu. Woda będzie doprowadzona tędy, stąd. Także woda sobie będzie płynęła. Na razie nie będziemy jej doprowadzać, bo by przeszkadzała. No i bajka. Wydaje mi się, że tutaj można już zabudować temat. Dokładnie odtąd. W tą stronę. Ciach. Tak możemy sobie to zabudować, dlatego że tutaj już nic więcej potrzeba nie będzie. Nie będzie potrzeba. Czeka nas dużo pracy. Miejmy nadzieję, że uwinę się w jednym filmie. Jeżeli nie, to skrócę go do tak odpowiedniej ilości minut, żeby nie trwał 2 godziny, a żeby trwał godzinę. Bo wiecie, ja czasami się lubię rozgadywać, szczególnie jak czegoś uczę, w cudzysłowie. No. To jest mechanizm drugiego koła i mamy tutaj teraz bardzo ładną, klarowną sytuację, gdzie będzie stał budynek, gdzie będą jego osie, no i oczywiście teraz kolejna sprawa. Kolejną sprawą jest droga. Jak wiecie, bawimy się w średniowiecze i wszystko jest fajnie, droga sobie średniowieczna jest i ona dokądś prowadzi. Nie może prowadzić tam z prostej przyczyny, bo tam nie ma przejścia. Tam by przeszkadzała, tam będzie rusztowanie tego, tej prowadnicy, tego koryta wody.
I tam za bardzo by to było przekombinowane, jakbyśmy tam zaczęli kombinować z drogą i w ogóle, wiecie. No, druga sprawa to taka, że tu pod góry też by za bardzo nie mogło iść, bo tutaj nie za bardzo jest gdzie i po co i sensu by to nie miało. Droga więc, nawet jeżeli jest sytuacja bez wyjścia, pamiętajcie, zawsze jest jakieś wyjście. Trzymajcie to przysłowie przy sobie. Zawsze można znaleźć jakieś wyjście. Kiedyś ktoś mi powiedział te mądre słowa i faktycznie stosuję się do nich, pamiętam o nich i zawsze, zawsze, zawsze trzeba szukać rozwiązania, nawet wtedy, kiedy by się wydawało, że go nie ma. Dlatego też, chyba ten pieniek będziemy musieli przesunąć, bo on tu najbardziej przeszkadza. Co zrobimy? To przede wszystkim lekko przesuniemy brzeg, także zwęży się koryto rzeki. Tutaj troszeczkę poszerzymy do tego miejsca. I droga będzie prowadziła stąd na drugi brzeg. Tu. Dlaczego tu? Przecież tu ma stać budynek. A no właśnie. Skorzystamy teraz z opcji dwóch kół i zrobimy dwa budynki, a nie jeden. Z tym, że będzie to jeden budynek działający wspólnie na dwóch kołach, ale również będzie podzielony na pół, tak żeby móc swobodnie przeprawić się gdzieś tam w drugą, wiecie, no dalej, nie, na drugi brzeg, na kolejny brzeg i w tamtą stronę gdzieś sobie pomaszerować. No i oczywiście będzie można też dostać się do myla. Jak widzicie, miejsce jest ograniczone, ale to jest najlepsze wyzwanie. Ja lubię wyzwania. Im bardziej ograniczone miejsce, tym więcej detali tam będę wpychał. Będę, bo na dużych powierzchniach to wiadomo, trzeba czasem oszukiwać. Ale na małych powierzchniach jest prelo i zajebiście. Więc tak, zabieramy się za robotę. Najpierw nakreślimy główny zarys budynku. No i malinowo, mamy już nakreślone pierwsze kształty budynków oraz drogę i to, gdzie będzie przebiegał most. Także droga będzie szła, prowadziła tędy. Tutaj będziemy mieli mostek. Mostek będzie przeprawiał nas na drugą stronę. Będziemy tutaj już w młynie. Tutaj dochodzimy już drugiego brzegu tego półwyspu młyńskiego. I tutaj będziemy przeprawiać się po raz kolejny na drugą stronę rzeki. Jako że rzekę mamy dosyć fikuśną, fantazyjną i w ogóle, to nie będziemy bali budować się tutaj mostów jak najbardziej. Miejsce uważam też za bardzo, bardzo, bardzo magiczne, dlatego trzeba jak najbardziej wykorzystać potencjał jego i różnorodność, która tu panuje. Więc tak. Mamy już dwa budynki. Budynki są już nakreślone bardzo ładnie. Wyglądają w ten sposób. Budynek po lewej połączony jest z tym jakby śmiesznym kanalikiem, sztucznym kanałem, wyprodukowanym specjalnie na potrzeby tego koła. I specjalnie nie połączyłem go równo ze ścianą, dlatego żeby dodać takiej różnorodności i wypukłości temu miejscu. Gdybym puścił tutaj ścianę, to wszystko by było takie płaskie i nudne. Natomiast budynek dodatkowo, to jest też wyliczone, budynek by, no wiadomo, był płaski, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pamiętajcie o nieparzystych ścianach. Szczyty dachów będziemy robić, więc muszą być dachy nieparzyste, prawda? Należy o tym cały czas pamiętać. Dachy będą proste, nieskomplikowane, nietradycyjne, średniowieczne. Zresztą po tym dachu już można poznać, że nie występują tutaj tak spiczaste dachy jak w mieście. Będą tutaj bardziej płaskie, dlatego że taki styl budowli tutaj najbardziej pasuje do młynów. Dachy płaskie, nie szpiczaste, zapamiętajcie to. Uwierzcie mi, dachy szpiczaste w młynach kompletnie się nie sprawdzają. Teraz tak, budynek po prawej i budynek po lewej obydwa muszą mieć jakąś funkcję, muszą pełnić jakąś funkcję, prawda? Budynek po lewej, jako że jakby to powiedzieć, stały nurt rzeki wydaje mi się będzie bardziej napędzał młyn, więc będzie miał więcej siły. Dlatego, ale tutaj z kolei mamy więcej miejsca i tu mam dylemat. Dobra, nie będziemy już się zagłębiać w takie bzdety. Zrobimy tak, młyn po lewej, a właściwie koło po lewej będzie napędzało kamień
młyna, prawda, który będzie mielił wszelkiego rodzaju zboża, ziarna. Natomiast młyn po prawej będzie zasilał m.in. dźwig. Tak się umówimy, bo równie dobrze mógłbym zrobić dwa młyny, od tego również jeszcze zasilenie do dźwigu, ale nie, zrobimy sobie w ten prostszy sposób, fajniejszy, także prawy młyn będzie zasilał dźwig, lewy młyn będzie zasilał koło, czy też kamień. Młyn, koło, nie młyn. A, ja już mieszam, ale wiecie o co chodzi, doskonale wiecie o co chodzi, prawda? Oczywiście, że tak, no jak żeby inaczej. Co teraz? Teraz musimy przede wszystkim zagospodarować trochę wnętrze i poprowadzić mechanizmy obydwu kół. Wow, kilka godzin później. To jest po prostu coś chorego. Dokładnie wiecie ile? Już wam mówię, jakieś 4 godziny później. 4 godziny później, a jeszcze nie skończyłem. Mamy główny zarys budynku. Główny zarys budynku. Właściwie wszystkich budynków, które tu będą. Tak to wygląda. To wygląda w tej chwili w ten sposób. Jeszcze wielu rzeczy nie ma, dlatego że teraz dopiero przejdziemy do detali, prawda? Tylko co nieco zarysowywałem to, co wiedziałem, że musi być. To, czego nie można było pominąć. To zrobiłem. I dlatego są gdzieniegdzie okna, gdzieniegdzie drzwi, gdzieniegdzie parapety, gdzieniegdzie światła, barierki. Dlatego że takie rzeczy, jak człowiek wie, że to musi tu być, to lepiej to wsadzić, niż liczyć na to, że potem się o tym nie zapomni. Dlatego mamy budynek, tak jak mówiłem, podzielony na dwie części, lewa i prawa. Z prawej strony mamy, mamy młyn, typowy młyn, czyli tam mielimy ziarna, mielimy na mąkę, natomiast z lewej strony obsługujemy dźwig. I jest również część mieszkalna. Zacznijmy od tej prostszej części. W sumie ta jest prostsza, goddammit. Wchodzimy i co mamy? Nic nie mamy, bo jest ciemno. Ciemno jest dlatego, że jeszcze nie ma żadnych okien, oświetlenia i tak dalej. Co jest? Tutaj, w tej części mamy oczywiście główne koło napędowe z osi wychodzącej z dworu. Łączy się ono z kołem zębatym głównego koła tego całego mechanizmu. Tutaj jest pusto, ale tutaj będzie magazyn. Wchodzimy sobie na górę po schodach. Najbardziej skomplikowana budowla tutaj. Wchodzimy sobie po schodach i co mamy? Dalej mamy oś tego koła i tutaj to koło, kolejne koło zębate napędza mniejsze kółko zębate, czyli dokładnie żarno to się nazywa, tak? No i nie przygotowałeś się na ten kamień do mielenia. No i co my tutaj mamy? Jeszcze taką dziwaczną, pokraczną rzecz. To jest worek. Taki worek, tylko jeszcze biom się nie zmienił, więc wyświetla się jako inna tekstura, ale mniejsza o to. To jest podajnik, właściwie lejek do przesypywania już gotowej mąki do worków, dlatego tutaj będzie worek stał. Taki lejek, no trzeba przymknąć oko, bo w Minecrafcie na wiele sobie pozwolić nie można, prawda, akurat pod tym kątem. Także tu jedno koło zębate, tu drugie koło zębate i wchodzimy wyżej, a wyżej już jest właśnie to żarno, chyba żarno, ile dobrze myślę. I tutaj jest syp, typowy syp gotowej już mąki. To wszystko wędruje tutaj lejkiem na dół i tam przesypywane jest do worków, prawda? Natomiast tutaj jest kolejny lejek i ten lejek z kolei jest jeszcze wyżej. Zaraz wam wszystko patologicznie wytłumaczę, a mianowicie tutaj. Tu jest koło zębate, które napędza taką jakby śrubę. Tu się wsypuje, nie? Tu się wsypuje już powiedzmy... Nie wiem, co wam tutaj dać. Dobra, nie będzie to. Tu się wsypuje już do przemielenia. Wór z tatałajstwem do przemielenia. O tu, okej. Okay. I to sobie tutaj wędruje na dół. Tam do żarna, prawda? Cały czas jest tak powiem, transportowane w dół, no i to koło zębate napędza tą jakby śrubę, która popycha to wszystko, żeby to nie stało w miejscu, tylko żeby cały czas wędrowało sobie ku dołowi, ku
tamtemu kamieniowi. Więc tutaj jest ta część w sumie najważniejsza, bo stąd się zaczyna to wszystko. Stoi sobie gościu, mamy tutaj worki z, powiedzmy, żytem, czy też nie z żytem, tylko z ziarnem, z ziarnem i wsypywane one są tutaj. Jeszcze nie zrobiłem jakiegoś sensownego miejsca, właściwie jakiejś sensownej drogi transportowania ziarna tutaj, bo chciał, nie chciał, trzeba tutaj na samą górę to wnieść. Ale spokojnie, to wszystko będzie i prawdopodobnie jakiś dźwig tutaj też przymontuję do tego, żeby łatwiej było te worki wciągać na górę. Tak jak powiedziałem, tam się zaczyna wsypywać, tutaj z sypem leci, tu się mieli i jak już jest przemielone, to spada piętro niżej i tutaj ładuje się do worków. A z worków z kolei worki odkłada się tutaj. Następnie, jeżeli już worki są gotowe i mamy odbiorców, mamy tutaj dziewę ig, kurka wodna, sobie spuszczamy to na dół. Jeżeli podpłynęła łódź, to wiadomo, łódź ładujemy. Jeżeli podjechał wóz, to wóz ładujemy. Tutaj jeszcze będzie taka kładeczka będzie, żeby to wszystko można było sobie jakoś, wiecie, kulturalnie ładować. Także spoko loko, bez obaw, tutaj jeszcze to nie jest skończone, rzecz jasna. No i skoro wytłumaczyłem wam tą pierwszą część, która, jak widzicie, jest prosta, najprostsza w swojej konstrukcji, jaka tylko mogła być, ale to o to chodzi, to teraz przejdę jeszcze do drugiej części, właśnie części z dźwigiem. Tutaj koło napędza właśnie dźwig, czyli możliwość korzystania z tego dźwigu. Ale tu się straszne ścieżki porobiły, ja wam pokażę wszystko. Tutaj wchodzimy, tu jest główne wejście, ciach, tu jest główne wejście, od którego wszystko się zaczyna. Schodzimy na dół do całej aparatury, tutaj jest bardzo niebezpiecznie, osoby nieupoważnione lepiej, żeby tu nie wchodziły. Tutaj jest cała aparatura, tak jak powiedziałem, wszystko fajnie, jakieś schowki, bla bla bla. Wracamy z powrotem na górę, wychodzimy tędy i co my tu mamy? Tutaj mamy oczywiście dostęp do koła, które się kręci i które napędza cały ten bajzel. Wchodząc tutaj przez schody na górę, dotrzemy do miejsca, w którym tutaj mamy syp, mamy przejście również tam do dźwigu, ale mamy i również klatkę schodową na górę oraz tutaj zejście, pomieszczenie do przejścia do dźwigu w tym miejscu, prawda? No, tak to wygląda. I teraz te schody, które są tutaj, prowadzą do mieszkania młynarza, które oczywiście będzie jak najbardziej full wyposażone. Mieszka on sobie na poddaszu, tutaj jest akurat najciszej, aczkolwiek jeżeli chodzi o ciszę w młynie, to na wiele sobie pozwolić nie można. Okej, więc już mamy hardkorowo dużo zrobione. Tu jeszcze jakiś fajny schowek za schodami, tutaj okno, można sobie popatrzeć. Mamy już naprawdę hardkorowo dużo zrobione, jest to, powiedziałbym, super duży postęp. No, około 4 godzin ślęczałem nad tym, więc wiecie, to wszystko trzeba na bieżąco projektować, wymyślać i tak dalej. No, mamy takie fajne klimatyczne miejsce, którym wozy będą sobie przejeżdżały, dwa daszki, dachy rzecz jasna, tak jak mówiłem, łagodnie spadziste. Ten łańcuch mi się tu zamienił, bo to był sznur, ale ją zmieniałem pod spodem i mi się, kurde, zamienił na łańcuch, ale zaraz to poprawię. Lekko spadziste dachy, bardziej zaokrąglone. No, tak to wszystko wygląda. Tak jak obiecywałem, nie szpiczaste, bo są brzydkie w takim miejscu. No i teraz bierzemy się dopiero za prawdziwą robotę, za prawdziwą zabawę, czyli za wykańczanie detali. Kolejnych 4 do 5 nawet godzin zabawy teraz przede mną. Kto wie, czy nawet nie 2 dni. Oj tam, piczu, co z tego, że minęły już 2 dni? O, nic nie szkodzi. Ważne, że budujesz.
No, buduję. Zbudowałem. Wykończyłem, powiedzmy, w 90%. Już bardzo, 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 bardzo chcę nagrać odcinek, dograć go do końca, no bo drugi dzień już go nagrywam, wiecie. Buduję głupi młyn. Dwa dni. I dwa dni też nagrywam ten film. Tą drugą część, bo pierwszej części to nie wspomnę. Serio. Kurczę. Jestem naprawdę zadowolony z efektu, powiem wam szczerze. Tak na zakończenie filmu, teraz tylko przejdziemy, pokażę wam co zrobiłem. Dużo detali dodałem, ale jeszcze będę tu pracował. Nie jest skończony dopływ wody. Oj, ale naprawdę bardzo mi zależy, żeby już nagrać ten film, bo już się nie mogę doczekać, aż go skończę i opublikuję wam, a nie chcę przedłużać go o kolejny dzień. Więc, no co, mam nadzieję, że wam się spodoba to, co tu zobaczycie, bo jeszcze tu wpadniemy w którymś odcinku i jeszcze wam pokażę, co tu jeszcze zrobiłem. A dużo fajnych motywów tu wykorzystałem, więc wydaje mi się, że warto będzie to wszystko pokazać. Począwszy od tataraków, od tych, wiecie, zarośli tutaj klimatycznych, to wszystko również wymaga ogromnej pracy. Pomyślunku przede wszystkim, gdzie co umieścić, bo tataraki sobie każdy głupi może umieścić, nie tylko żeby to tak rozmieścić, żeby to wyglądało ładnie, no to już trzeba poświęcić trochę więcej czasu. Mostek, przeprawi się przez niego każdy wóz, wyjścia nie ma, musi. I teraz tak, tutaj już od razu dużo detali się rzuca w oczy. Przede wszystkim zobaczcie parapety. To jest tekstura 4.1 i ta tekstura robi wykończenia w postaci stone bricka na krawędziach. W taki sposób, ale to jest zamkowy motyw i ten motyw tutaj nie może mieć miejsca, dlatego że psuje efekt kamiennego budynku. Strasznie psuje, uwierzcie mi, mimo że to jest zajebiste i z pewnością to wykorzystam gdzie indziej, to jednak bardzo, bardzo, bardzo psuje ten motyw tego młyna. W związku z tym umieściłem ten motyw tylko i wyłącznie na parapetach. Ktoś tam w komentarzach mi również zaproponował to, ja już to testowałem i również wspomniałem, że niestety, ale do tego miejsca się nie nadają te teksturki, a jest dużo fajnych tekstur kobla, różnorodnych, które naprawdę można nieźle wykorzystać później. Tutaj mamy przesuwane okiennice, czy też okiennice to się chyba nazywają, no, zasłony dla okien. A tutaj mamy zajebisty asasynowy motyw. Wiecie co to jest? To są jakieś gówniane te progi od Custom NPCs. Nie wiem do licha, co to jest, odkąd mam... Beam. Beam to mi się kojarzy z kołem zębatym. Z jakimś kołkiem. Nie wiem, bo wiem, że to są stędy na... te piedestały na miecze, a to beam. Nie wiem, muszę sobie przetłumaczyć w Google Translate, bo znajome słowo, ale zapomniałem znaczenia. Taki jestem... po prostu niedouczony. No, asasyński motyw, zajebiście asasyński motyw, można sobie skakać, można sobie całkiem niezłe ścieżki robić po gzymsach i tak dalej. A niektórzy zapytają, co to w ogóle jest, po co to jest, wiecie co to jest, to są umocnienia podłóg, to są kołki, które umacniają podłogi wewnątrz i nieco wystają na zewnątrz. Czasami można też użyć do tego po prostu przycisku, ale przycisk nie daje takiego efektu. Na przykład jak się wzmacnia dachy w budowlach pustynnych, czyli w tych lepiankach z kupy, to tam właśnie są takie jakby kojarzycie może dom kowala we wioskach, które się spawnują. On ma taki gzyms dookoła, ma płaski dach i gzyms dookoła. No i tam się takie właśnie też umieszcza dekoracyjne, w przypadku Minecrafta, belki, a w przypadku zastosowania prawdziwego wsporniki całego stropu. No, także tak. Teraz tak, chałupa również obrasta tutaj, jak widzicie. Jest dużo mosi, dlatego że to nad wodą, mech się tu płodzi wszędzie i tak dalej. No i co? Tutaj biom mi się jeszcze nie zmienił, ale spokojnie, to będą skrzyneczki.
No i tak, tutaj przyjeżdżamy sobie, tutaj mamy bardziej dział taki naprawczy dla, a może dział techniczny dla całego tego wynalazku, który się tu znajduje. Fajnie tak na przestrzał się patrzy, przez cały budynek, prawie cały. No i tutaj technik sobie siedzi, zarządza tutaj tym wszystkim, czyli pan młynarz. Ma swojego współpracownika, a współpracownik z kolei bawi się w dbaniu o to, żeby młyn był na bieżąco sprawny. Dalej, powiem wam tak, tutaj masa detali jeszcze wejdzie, naprawdę masa. I spędziłbym tu jeszcze kolejne dwa dni na umieszczaniu samych detali, ale błagam, bądźcie wyrozumiali. Skończmy ten odcinek i później jeszcze będę sobie kończył. Pierwsze piętro wykończone, tutaj jest podajnik. Tu się pakuje worki, jest pełno mąki na rozsypywane, różnego rodzaju okna pododawane, oświetlenie wszędzie. Tutaj jest piętro, kolejne piętro, przejście do działu z dźwigiem, ciach, tam też zaraz przejdziemy. Wchodzimy na górę, zaraz mi gardło siądzie, nie mam nic do picia, a już jest bardzo, bardzo, bardzo późno. Tutaj mamy miejsce, w którym mielimy to wszystko, no i syp. Proszę bardzo, tu jest jeden syp, tu jest drugi syp. Tu już są odkładane skrzynie na różnego rodzaju asortyment. A tu mamy jeden dźwig. To jest taki bardziej ręczny dźwig. Wciąga się tędy towary. Towary, które idą na przemiał. No, którędyś trzeba je dostarczyć, prawda? Takie śmieszne balkoniki. Również poprodukowałem tutaj dookoła. Zobaczcie, jak tutaj fajnie wygląda ten kołeczek taki. Ciach, to już naprawdę jest taki asasyński klimat, nie? Zajebista sprawa. Naprawdę parkurowe mapy świetne można z tym robić. Szczególnie w takim klimacie, jak tutaj panuje. No. Kolejne piętro i ostatnie to jest już miejsce, w którym będziemy zsypywać to wszystko do tego podajnika, który będzie mielił, gdzie tam będzie podawał do tego kamienia. Wiecie, no... Fuck me, już jestem taki zmęczony, że już naprawdę zapominam mówić co i jak. W każdym razie tutaj jeszcze tylko umieszczę dużo worków, troszkę jakichś tam stołów, nie stołów i będzie skończone. Dalej tutaj kolejny element z tym dźwigiem. Z tej strony jeszcze będzie tutaj mostek, ale wiecie co? Jak tam dalej będziemy budowali, to zajmę się zbudowaniem tego mostu i poprowadzeniem drogi dalej. No, tutaj wiele się nie zmieniło. Poza tym, że trochę obrastają ściany. No i szaderki powodują takie śmieszne glicze. Dużo, dużo, dużo różnorodności trzeba było tu umieścić, żeby to w ogóle jakoś wyglądało, żeby to przyciągało oko i dekoracyjnie, i praktycznie, więc naprawdę trzeba było się nieźle natrudzić. Tutaj mamy wrota. Mam nadzieję, że da się je rozpoznać jako wrota. Zamykają się w tak, jak wrota, powiedzmy, od, nie wiem, jak wrota. I te wrota tworzą mniejsze drzwi, które się otwierają na środku. Tutaj zresztą też zrobiłem imitację takich wrót, ale bardziej zamknięte. No. No i tutaj właśnie ten taki fajny motyw. Zajebiście mi się to podoba, naprawdę. W ogóle to całe przejście jest bardzo klimatyczne, co? No, super sprawa. Za chwilę jeszcze włączę noc dla ciekawskich. Tutaj mamy oczywiście miejsce, w którym można sobie coś kupić. Pan sobie tutaj ma świckę. Ma swoje zapiski. No, tak starałem się w miarę prosto to robić, żeby tu nie przekombinować. Ale też jeszcze raz tutaj coś zrobię. Teraz tak, tutaj to jest jeszcze miejsce do dopracowania. Ale też już jest na w miarę przyzwoitym poziomie. Tu również wrota. Miejsce, w którym jest mechanizm dźwigu, też muszę skończyć. No jest, no wyobraźcie sobie, tyle pracy, a jednak jeszcze nie jest pokończone to wszystko. To jest dopiero zabawa, co? No tutaj będę musiał skończyć. Tak jak mówiłem, mechanizm dźwigu. Tu jest tutaj jakiś magazynek zrobię na pierdoły. Na wszelkiego rodzaju pierdoły, może zapasy jakieś. No i tak, i tutaj mamy rzecz jasna koło. To koło widzieliście. Tutaj kolejny parker. A ta, ja się nadaję do parkurowania. Nie powiem co.
Okej, okay, tutaj są schody już do mieszkania młynarza, pani młynarzowej. Kęciapa na buty. No, fajna sprawa. W ogóle zajebiście, tutaj jest taki fajny labirynt powstał. Wchodzimy na górę i tutaj mamy wejście na dach. Tutaj możemy sobie wejść na dach. Ciach barach. Tutaj kominek. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Lubię takie stare, pokrzywione kominy. No, bardziej mi się podobają niż te zwykłe, proste. W ogóle okolica piękna, prawda? Nieprawda? No i wchodzimy do mieszkania pana młynarza. Standard, kuchnia po lewej. Segment kuchenny, segment jadalny, segment dla dziecka, segment dla pana biznesmena młynarza, który, patrzcie, umie pisać, umie. Esej pisze, książkę jakąś, jak to się nazywało po polsku, powieść o młynarzu i wielkiej dupie żony młynarza. No, tutaj miejsce ze spaniem, taki ekskluzyw obraz i w ogóle, marzy im się taka willa. Nic szczególnego. No i kominek bardzo klimatyczny, który jeszcze trochę i zapali cały strop. A, ale co tam, dobrze jest zabezpieczony. A w środku w kominku mamy śmieszny fireplace z custom NPCs. Nieźle, co? No. Jedzonko, picie, animowane. Bajka. No. Gary, nie gary, no to wszystko wiecie. Ja już muszę kończyć. Robaczki, mam nadzieję, że podobało wam się. Zarówno pierwsza część, jak i druga wam się podobała. Część teoretyczna, jak i część praktyczna. Piszcie, bo lubię czytać wasze komentarze, coś. Dużo was jest. Jeżeli można w ogóle o takiej liczbie mówić w porównaniu do innych youtuberów, ale dla mnie to i tak każdy, który tutaj przychodzi z was, to fajnie jest, bo przychodzi, bo pisze komentarze, bo ocenia filmy i bo to wszystko ma sens, nie? Także dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam... O Jezus Maria, mój się podoba. Ja już dużo więcej nie powiem, bo już po prostu gardło mi siada. Siema na rapa.